Dzień dobry, zapraszamy na kolejną odsłonę vloga o Legii Warszawa. Kuba Dybalski. Bogdan Pękacki. Właśnie zaczął się pierwszy trening Macieja Oskarży z Legią Warszawa. Legioniści trenują za nami. My nagrywamy w spartańskich warunkach, mamy tylko jeden mikrofon, ponieważ wszystkie pozostałe poleciały do RPA. Bogdan, czego się spodziewasz po tym treningu? Ja się niczego nie spodziewam. Ja się raczej boję tego, że tutaj zaraz Wrdoliak złamie nogę Knarzewiczowi. Knarzewicz się obrazi, pokłóci z Manu. Manu się pokłóci ze Skorżą i wszyscy wyjdą obrażeni, a na dodatek zabraknie tłumaczy, którzy niestety nie dojechali, ponieważ autokar się zepsuł gdzieś tam pod Wołominem, więc raczej się boję niż spodziewam, natomiast no zobaczymy. No myślę, że tłumaczy nie zabraknie, bo tutaj jest tyle ludzi, że na pewno jakiś tłumacz się znajdzie, a my zobaczymy, czy rzeczywiście wszystkie nogi pozostaną całe po treningu. Trening właśnie trwa, na razie nikt nikomu nie urwał nogi. Mało brakowało, ale nowi piłkarze na razie nam się bardzo podobają. Iwica Wrdoliak widać, że gra pewnie, Bruno Mezenga gra dynamicznie. No, chyba mogą być fajne wzmocnienia, chociaż żałujemy, że na pierwszym treningu nie ma jeszcze nowego bramkarza Mariana Antolowicza, ale ma być już na zgrupowaniu w Grodzisku. Kuba, ty używasz liczby mnogie, natomiast ja nie widziałem, żeby Wrdoliak wyglądał jak milion euro. Znaczy, też nie widziałem nigdy, że tak blisko miliona euro, więc nie wiem, jak wygląda, ale nie wygląda jak milion euro, ale zobaczymy. Knarzewicz za to bardzo ostro, tak jako jedyny na tych małych gierkach, tak wiesz. Ostro grał i... O. No tak ma być, no tak, po to został kupiony, żeby tej obronie Legii dodać troszkę waleczności. A ty jak sądzisz, jak Legia z tymi nowymi zakupami wystartuje w nowy sezon? Bo wczoraj rozmawiałem z Jackiem Magierą, on powiedział, że no, zaczynamy walkę o mistrzostwo. No wiadomo, my co roku zaczynamy walkę o mistrzostwo. Zobaczymy, no te wzmocnienia wyglądają poważnie, no ale to wiemy tak naprawdę. Znaczy, to najciekawsze w tym treningu było to, żeby zobaczyć, jak to wygląda taka drużyna, która ma... Wiesz, Portugalczyka, Hiszpana, dwóch gości z Zimbabwe, Chorwata, Serba, a w zasadzie dwóch, jeszcze kilka innych nacji chyba. Nie, to już chyba wszystkie, no ale i Polaków, no i Chińczyk jest, tak, jest Chińczyk. I no to jest ciekawe, tak? I tutaj nie ma żadnych tłumaczy, się okazuje. Ci wszyscy ludzie, którzy przyszli, to nie są tłumacze, więc... No jest to zastanawiające, tak? Skorża prowadził trening po polsku. Tak, Maciej Skorża prowadził trening po polsku, no właśnie. Więc ciekawe. Zobaczymy, jak się dogadują. Ja miałem wrażenie na początku, że Manu w ogóle nie rozumie ćwiczenia, ale to chyba ja nie rozumiałem tego ćwiczenia. On chyba robił wszystko tak, jak powinien.